Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia, jakie miało miejsce 17 marca około godziny 12 w miejscowości Wielgomłyny. Tuż przed godziną 12 zostaliśmy poinformowani, że w przydrożnym strumyku rowie znajduje się ciało człowieka. W związku z powyższym na miejsce zostały natychmiast skierowane wszystkie służby. Reanimację jako pierwsi podjęli strażacy, następnie przekazali czynności wszystkie medykom. Zgodnie z ich decyzją człowiek ten został przetransportowany do szpitala w Radomsku. Obecnie na miejscu policjanci ustalili świadków, przesłuchali ich, wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna ten jest znany lokalnej społeczności i w ostatnim czasie prowadził dość niehigieniczny tryb życia. Mimo wysiłku podjętego przez medyków, mężczyzna ten zmarł w szpitalu. Jego ciało, zgodnie z decyzją prokuratora, zostało zabezpieczone w Radomszańskim Prosektorium celem przeprowadzenia niezbędnych badań. Denot to 56-letni mieszkaniec gminy Wielgomłyny.